Oju, kurwa, jak nie chcę. Marek, mnie nie ma. Ja jestem w Norwegii. Jakbym był w Gdańsku, to bym przyjechał i sam ją bym wyjebał. A gdzie ona teraz niby jest? Do sklepu poszła. Kilometr drogi ode mnie. Alkohol. Może. Po alkohol poszła się najebać. Jak a ja na nie zwracam uwagi, jak... I kurwa, zamknij drzwi i wypierdol ją, kurwa. Heniu, powiedz to Markowi, bo Marek tego nie rozumie. A to kiedy ma być? Mara, co ty masz za problem? Wy nie waliście za drzwi, kurwa. Mara, i wypierdalaj, no. W ogóle... Chyba, że ma... Nie mam je w domu dzisiaj. Jeszcze godzinę, może półtorej, albo nie wiem, zależy. Mhm. Aha. A to kiedy ona ma być? To co, ona sobie tak siedzi, tak? Może sobie siedzieć. Jak się dowiem, że wyjechała na poważnie od mojego brata, czy rodziny, matki, ojca, no to wtedy wrócę. A na razie to ja nie chcę już tutaj siedzieć. Czekaj, to ty do własnego domu nie wracasz dlatego, że ona u ciebie w domu siedzi? No. Ja myślę, bo że nie ja dało jej się wytłumaczyć. Bardzo... Słuchaj, bo nie dało jej się wytłumaczyć, że ja jestem na poważnie w związku, a ona mówi, że to jest hejterka, która od 2 lat ją prześladuje i pisze różne głupoty. A nie możesz się wypierdalać z mojego domu? Dobra, może Marek, powinienem. Ale Marek, ja jestem może... troszkę innego charakteru trochę, nie? Nie taki brutalny. To nie jest dom Marka, to od tego zacznijmy. Jak Marek, to wystarczy, może... że powiem rodzicom, że nie toleruję obecności. Powiedziałeś, że twoja matka nie chce im prowadzić. Marek, może zbiórkę zrobimy na hotel w Czersku. I po prostu słuchaj, żeby to nie było tak brutalnie wyrzucona właśnie. O to może chodzi. A no hotel w Kawka w Czersku jest już uświadomiony, kim jest Ela Gavin. Już, no, ale to ty możesz na pewno korzystać. No, czy ty też, kurwa, jesteś spalony tam? Spalony wiem, jesteś tam? Nie potrzebuję. Nie wiem, nie... Ja nie sądzę, żeby tobie odmówili. Gorzej będzie, jak ona przyjdzie i będzie siebie szukała. To jej nie udzielam, bo hotel nie udziela informacji na temat osób, które wynajmują w danej chwili pokój albo apartament. Więc jak nie chcesz z nią przebywać, no to kurwa weź rower i zapierdalaj do Czerska, wydaj te kurwa 3-4 stówy, kurwa nie zbiednieniesz, kurwa, no i tyle, no. No i, dobra, i historia z wczorajszego dnia jest taka, że po pracy to sobie wymyśliłem 3 piwa sobie wypić, w ogródku piwnym z kolegami posiedzieć i przed 16 wróciłem do domu, nic nie jadłem i zasnąłem. I budzę się 19:20, ale już od jakiegoś czasu słyszę, że jakaś rozmowa jest u mnie przed domem na schodach. No i no właśnie o tej godzinie 19:20 przychodzi do mnie brat, że ktoś do mnie. No i... No i wtedy zaczęło się to. Brak słów. Nie dość, że wkurwienie, to jeszcze wielkie pragnienie mnie złapało. Papieros jeden za drugim. A, czyli ale Ela... Nie, właśnie, tak. Ale Ela na samym początku mówiła coś zupełnie innego, no tylko na jedną noc, że musi się tutaj teraz no, wypocząć, bo jedzie nad morze. Marek! To takie pytanie mam do ciebie. No mów pytanie. Nie jakieś. Nie masz LC za złe, że przez chwilę nie byłeś w centrum uwagi, tylko O'Hilson i cała reszta? Nie. Wcale nie chcę. Ale to kto to odjebał? Nie ja. Marek ma wyjebany na Elkę. On ma wyjebany na Elkę. U Marka się zakończył temat, kurwa, Gawiny. Jak to zakończył, jak u niego śpi w jego łóżku? No to o czym wy pierdolicie? Nie śpi, tylko akurat jeszcze było jasno, no to zanim poszłem spać, no to skorzystała z okazji. Nie spała u mnie w pokoju. Ale twoja kobieta na to? Wiadomo co. No brata. Zabiera mnie ze sobą i nie wracamy. Marek, puść plotkę, że masz nocleg jak w kaczce i ona tam przyjedzie i zacznie się napierdalać na recepcji z hotelem. Czy Ela wie, że twoja kochana przyjeżdża po ciebie? Tak, ale cały czas mówi, że może nie przyjedzie, że nie musi się Ela pakować, żeby gdzieś teraz wychodzić. No ale pozwoliłem, niech jutro rano, to jest może 10:00, 12:00, no to niech mój brat jeszcze pomoże jej spakować się, zaprowadzić na dworzec, przewieźć samochodem swoim i tyle zaproponowałem. I mówiłem bratu, żeby zadbał o nią, żeby wypierdalała jak najdalej ode mnie z domu. Ten brat, którego pomawiała? No.
A, o to, że ja jego dziewczynę rucham, czy coś, no? No. Tak. No weź, no to... A jak ci od Kazachów... Wobec takich osób to raczej, kurczę, nie wypada być gościnnym aż tak. No, a jak twoją całą rodzinę od Kazachów wypominała, że jesteście, kurwa... No, z Kazachstanu jesteś. Mhm. To jest Kazachstan. Wiem, właśnie, że... Ona tam bez strady będzie spała? Tak, że mój wygląd... Mhm. Tak, potrafiła oceniać mój wygląd, że pochodzę chyba z jakiejś zagranicy, a wydaje mi się, że Monika to raczej bardziej pasuje do osoby, która że przybyła do Polski w jakimś tam wieku. No Monika na pewno jest z Rosji. No to na wielka rozmowa. A wiesz, że to... Serio, powiedz, że jesteś w kaczce i ona tam pojedzie. A kaczce da się cynk, że przyjedzie pani Ela Gawin tam w sprawie kary finansowej negocjować. Nie, ja powiedziałem Eli poważnie. Wcale już mnie nie interesuje, jak chodzi po domu i co tam ze sobą zabiera. Mnie za chwilę nie ma też. Ja sobie wyjadę gdzieś pospać, gdzieś indziej niż w moim domu. Ale człowieku, to jest twój dom, a ty we własnym domu, kurwa, no, to musi unikać jakiejś baby, której nie. Dobra, ale wydaje mi się, że taksówki na taką wieś, gdzie mieszkam, to sporadycznie jeżdżą albo niechętnie i za dużą kwotę. Ale kto to jest? Jak ty im to tłumaczysz? Kto to jest? Ona samochodem przyjechała? Taksówką szczerska, oczywiście. Ale wcześniej pociągami. A, no to, no bo z samochodem to aż się nie chciało wierzyć, że ona by taką trasę. Nie. To się opłacało tak krótko popierdalać do ciebie? Tam nie ma rozpłyn innego transportu. Marek, czy ona była pijana, jak przyjechała? Oczywiście. Jak ja się obudziłem i zobaczyłem, co, no, to już miała wypite dwa butelki, oczywiście. Ale co się później działo? Ja chciałem... Płynówkę lubelską? Nie, nie, takiej alkoholi nie piła, ale jak ja chciałem przysiąść do niej i porozmawiać, co ty tutaj chcesz ode mnie teraz w tym momencie. Otworzyłem sobie piwo i teraz było co chwilę dolej mi, to tak, że ja z jednego piwa, które otworzyłem, to wypiłem trzy łyki, na które nie składało się, że wypiłem połowę nawet. A wiesz, że ona słuchała na głosówkach, gdzie ty chowasz piwa? O, ale teraz jest u mnie. Marek, opowiedz o tej historii. Pół trzymasz. Historii z czym? Jak biłeś matkę. No to nie słyszałem tego w ogóle. A ta niebieska karta? No tu nie ma takiej czegoś u mnie. Aha. Co? Dobra, Marek, teraz poważne pytanie. Kiedy ona przyjechała i czy ona nocowała u was? No musiała, bo gościnność wiejska pozwoliła nam na to. Brat się zgodził, bo dogadała się z nim wcześniej, bo rozmawiała z moimi rodzicami, z moim bratem wcześniej, zanim się obudziłem. Mówię ci, 2 godziny ona już miała sobie tam rozmowy. No ty nic nie wiedziałeś, że ona przyjedzie i ty byłeś byłeś ze swoją drugą kobietą w łóżku, tak? I ona zrobiła najazd na dom, tak? No, no to ci powiem tak, wczoraj przywiozła mnie dziewczyna do pracy i pojechała w swoje strony, a tego samego dnia pod wieczór, 17 godzina, no to przyjechała Ela. Ale prosiłem ją, żeby została ze mną dłużej, może na jeszcze jedną noc. Szkoda. Ela? Jakby, nie, jakbym nie, został z moją... Jeszcze raz do protokołu. Tamta kobieta pojechała, a ta przyjechała? Ela przyjechała, właśnie, tak. Nie Ela, Kasia. No nie wiem, jakaś... Ale ty, Mara, to jesteś ruchacz, kurwa. Mara, a ile ty Elce za godzinę płacisz wtedy? Bo ona jak domówka przyjeżdża. Ty, a one sobie piątkę jeszcze zbiły po drodze gdzieś na dworcu? Nie, Elki partnerka jeździ samochodem, tylko Elka jeździ pociągiem, bo wyszedł chyba. Alkoholu nie pozwala. No, czyli może jest walka z Elką, kurwa. Co? No a ty nie możesz, Marek, do policji zadzwonić, że cię ktoś bił na chatę i nie... On wyszedł. Wyszedł. Teraz przyjdzie. Nie, bo miesiąc... on mówił to... Za miesiąc wróci, jak zwykle. Ja ale był wkurwiony. Dzwonił, ale on powiedział, że jego rodzice zgodzili się na pobyt Elki u niego w domu. Tak, on ma teraz dylemat, bo rodzice się zgodzili, on jest tamtą i teraz kurwa pod jednym dachem ma być, tamta się będzie pięć, on jest między młotem a kowadłem. Też pamiętajmy, że Marek mieszka do Marka? Na weekend? Marek mieszka na wsi, jak policja przyjedzie do niego, będzie kogoś z domu wyprowadzała, to na wsi wiesz, co będą mówili, to nie?
Ale co no, ale przede wszystkim to jest chata rodziców Marka, a nie Marka. To on niewiele ma tam do powiedzenia tak naprawdę. No trochę powinien mieć, bo utrzymuje ten dom, to nie? Bo jest jedną z, chyba jedyną osobą, która tam ma stałą pracę. A wiesz, że to jest prawda? Jesteś tego pewien? Byłeś tam? No w sumie, czego Marek? Po prostu wierzysz Marasowi na słowo. Człowiekowi, który skłamał tyle razy, że aż ciężko policzyć. W sumie no, na mnie... Jak on chyba nowy Uniwersytet. Nie ma pojęcia, o czym gada. Czasami się pomylił i powiedział prawdę. Pakracę, utkaj tam, wiesz, jak teraz mówi tutaj gospodyni tego zgromadzenia. Kształcona i z profesorskimi genami, więc to głupio było nie wpuścić. Ale jak głupio, kurwa, no siedzi sobie w domu i ktoś się wbija, kurwa. Ja pierdolę. Dzień dobry, ja do rodziców. Masz piwo? No, siema. Ja tu ten. Czy wierzycie państwo w Jehowę? Skończyłam UJ. Dzień dobry. Ela Gawin Studio. Ja zostanę na kilka dni. Nie, bardziej oficjalnie. Dzień dobry, tu Ela Gawin, krakowska youtuberka. Chciał odwiedzić się Marka. Dzień dobry, szturki.